Szanowni Państwo, temat jest znany i jest związany z oświadczeniem Energetyki Cieplnej Opolszczyzny spółki akcyjnej, która wczoraj wysyłała komunikat prasowy, nie do końca rzetelnie przygotowany i prawdziwy. Dlatego chciałbym odnieść się właśnie dzisiaj do tego komunikatu. Tytuł jest taki, że po 8 latach ECO wygrała proces z gminą Miasto Brzegi. Otóż właśnie będę chciał pokazać, kto wygrał ten proces, chociaż ja bardzo chętnie takie procesy bym przegrywał jak ECO. W komunikacie również pisze, że taką rzecz, że gmina Brzeg odmawiała zgodnego z treścią umowy rozliczenia poniesionych przez naszą spółkę nakładów inwestycyjnych, co wpłynęło na niepotrzebne wydłużenie procesu przekazania majątku, które trwało ponad 2 lata, oraz skończyło się złożeniem w 2006 roku pozwu ECO przeciwko gminie. Oświadczam, jest to kłamstwo. Są dowody w postaci wyroków sądowych. Otóż stało się tak, że faktycznie w 2003 roku po zakończeniu umowy z ECO, czyli od 1 maja, Energetyka Cieplna Opolszczyzny odmawiała wydania majątku, warunkując to jakimiś dodatkowymi rzeczami, czego nie było w żadnej umowie napisane. I tu właśnie wracamy do kwot też, bo wówczas, i tu mandaty nawet, bodajże w marcu, przed jeszcze zakończeniem umowy, żądała ode mnie w piśmie aż ile? 7 milionów złotych. Zaokrąglam, bo tam 6900 z haczykiem. Czyli prawie 7 milionów złotych żądała ode mnie zwrotu nakładów, warunkując to, że jeśli gmina oświadczy, że zgadza się na 7 milionów, to wyda mi majątek. Później natomiast zaczęła twierdzenia różne inne stawiać, czyli że umowa dalej trwa, bo kontrasygnaty nie ma i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza kwota 7 milionów złotych. Gmina Miasto Brzeg odmawia zgody na podpisanie takiego zobowiązania w tym momencie do zapłaty i w związku z tym my wówczas zakładamy sprawę sądową o wydanie majątku. To jest 2003 rok, przypomnę. Spółka ECO występuje z pozwem wzajemnym i mówi jedną rzecz, w tym samym procesie mówi jedną rzecz. Gdybyśmy się zgodzili na to, żeby wydać majątek, ale Miasto Brzeg ma już zapłacić im i tu ile? W marcu jeszcze było 7 milionów, jak proces się rozpoczął pod koniec roku, to już było 8,5 miliona. Dziwnym trafem pół roku, a 1,5 miliona nakłady nagle rosły półce. Myślę, że każdy by się zastanowił nad tym, jaka jest wiarygodność drugiej strony, która tak żongluje liczbami i to w takiej dużej skali. Co się dzieje, i wracamy do 2006 roku teraz, czyli przechodzimy dalej, gdzie tu zarzuty w moją stronę są, czyli pod adresem gminy, że zgodnie z treścią umowy, że gmina Brzeg odmawiała zgodnego z treścią umowy rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych, co niepotrzebnie wydłużyło przekazanie procesu. Szanowni Państwo, wyrok sądu z 2006 roku, apelacyjny już, ostateczny, brzmiał tak. Kwota roszczenia finansowego jest niezasadna. Dlaczego? Dlatego, że nie to, że ona jest za duża czy za mała. Dlatego, że ma nastąpić wydanie majątku bez żadnych innych żądań. Więc nie jest prawdą, że myśmy nie chcieli wydać, bo nie zgadzaliśmy się na jakąś kwotę. To ECO sobie samo postawiło dodatkowy warunek, poprzez który uzależniało wydanie majątku. Sąd powiedział, nie, dziękujemy, proszę wydać majątek. ECO nawet wówczas nie chciało wydać tego majątku, bo odmawiało, cały czas stawiało dodatkowe warunki. Proszę zapłacić później, proszę przyjąć pracowników, przed jeszcze przekazaniem. Przed tym, jak ja odbieram majątek, miałem już wyrazić zgodę na przekazanie pracowników. Majątek się odbiera i wraz z tym idą pracownicy, a nie z pracownikami idzie majątek. Proszę pamiętać, wedle artykułu 23 prim chyba, tak, kodeksu pracy jest jedna rzecz. Ja przejmuję zakład pracy, a z nim pracowników związanych z tym zakładem.
a nie najpierw ja muszę wyrazić zgodę na pracowników, tak jak żądało ECO, to wówczas dostanę zarobek. I komornikiem przejęliśmy pod koniec września ten moment. Ta sprawa się skończyła wtedy. Wówczas energetyka cierpnęła polszczyzny, przesłała nam faktury i zażądała nam od nas zapłaty. I tu następna pada kwota, proszę zobaczyć. Najpierw było 7 w marcu 2003 roku. W czasie trwania procesu było 8,5 i to był zwrot nakładów, ich zdaniem. A tu w 2006 roku na początku już kwota jest około 6,4 mln. Tak sobie wymyślałem, bo jakże podejść poważnie do firmy, która w tak krótkim czasie tak różne kwoty podaje i mówi, że one są jedyne słuszne i wiarygodne. Oczywiście odmówiłem zapłaty tej kwoty, żądając wyliczeń. Żądając kalkulacji, czyli nie to, że ktoś mówi, proszę 6 400 do łapki, to nie są moje prywatne pieniądze i nie idziemy na piwo, tam moglibyśmy się umówić, że ja Państwu stawiam, ale nie większe kwoty. To są potężne pieniądze dla gminy miasta. Odmówiłem tej zapłaty, bo dane, które były przedstawiane przez energetykę cieplną, były niewiarygodne, to zaznaczę. W 2007 roku sąd apelacyjny, po pierwszej sprawie w sądzie okręgowym, sąd apelacyjny wydaje prawomocną decyzję. Gmina ma zapłacić nie 6400, tak jak sobie życzy ECO, tylko ma zapłacić, i zgadzam się, 4700. Jakby nie patrzeć, to jest milion, ja zaokrąglam te kwoty do rzędu, teraz w górę zaokrąglam akurat, nie? Czyli 1 700 000. Gdyby to było 150 zł, ustawa mi i tak obliguje, bo ustawa nie mówi o tym, czy to jest 3000, 5000, 10, 3 miliony. Ja mam działać na rzecz. Ale zdrowy rozsądek czasem pokazuje, że o 10 zł się nie ma co kłócić. I jednak 1 700 000 różnicy pomiędzy nami, ECO, a ustanowieniem przez sąd, to jest dosyć duża różnica, prawda? Myślę, że każdy z nich. Sąd powiedział jedną rzecz. Nienależnie energetyka cierpna od płaszczyzny żądała ode mnie wyższej kwoty niż 4 800 000. Gdybym w 2006 roku, czy tam 2005, bo faktury były przedstawiane w 2005, sprawa się zaczęła w 2006 w sądzie, wyraził zgodę na zapłatę 6,5 miliona, zakładając 6400 z haczykiem, to ja bym naruszył dyscyplinę finansów publicznych, bo bym niesłusznie przepłacił pewne rzeczy, które są na terenie gminy i które są mi należne. Bo to jest tego typu rzeczy jeszcze, czy to jest należne. Taka jest w dniu dzisiejszym podsumowanie całości decyzji. Sąd faktycznie również, bo taka jest kolej rzeczy, że sąd również zażądał zwrotu oceny od dnia żądania. Bo taka jest rzeczywistość w Polsce. W związku z tym faktycznie myśmy zapłacili kwotę około 500 000 700 000 zł. Może przepraszam, pan przymknął, bo tam będzie telefon. Straszy nas cały czas. Że faktycznie zapłaciliśmy kwotę i była to w granicach 5 700 000 5 750 000. Ale cały czas zaznaczam, nie jest to kwota ponad 6400. Jeszcze jest duży margines swobody. Jeśli nawet doliczymy do tego te koszty wpłat sądowych, czy opłat sądowych, do tego się odniosę, ale na koniec samym, to i tak mamy sumaryczne mniej niż te 6400 żądane pierwotnie. I to jest, taka jest rzeczywistość. Szanowni Państwo, w związku z tym, to co gmina zrobiła, to raczej nie chciała płacić, niesłusznie nie chciała poddać się dyktatowi energetyki cieplnej Opolszczyzny, by płacić kwoty, które pierwotnie były z głowy tak naprawdę, bo jeśli się raz żąda 7, za chwilę się żąda 8,5, potem 6,400, to myślę, że każdy przy takim żądaniu drugiej strony, swojego kontrahenta, miałby
nie cień, ale bardzo duże wątpliwości co do tych rozliczeń, które ktoś nam przedstawia. Ja jeszcze też pokażę te rozliczenia za chwilę. W dniu dzisiejszym, w związku z tym, jest tego typu rzecz. Co to znaczy, gmina wygrała proces, czy przegrała proces? Bo to jest też bardzo wymowne tutaj napisanie. ECO wygrała proces z brzegiem. ECO wygrała proces z brzegiem w ten sposób, że żądała ode mnie, żebym zapłacił 6 milionów 400, a ja zapłaciłem 4 000 za ten układ. Żeby powiedzieć, kto wygrał. Ja czy on? Moim zdaniem, jeśli już w cudzysłowie, to pewnego rodzaju wartość dodana jest dla mnie, bo ja zapłaciłem mniej, niż mogłem wczoraj zapłacić. Oni dostali mniej niż wczoraj ode mnie żądali. Więc powiem tak, szanowni Państwo, może to ECO sobie nazywać jak chce, to socjotechnika jest socjotechniką i budowanie wizerunku jest budowaniem wizerunku przez nich. Natomiast ja chciałbym, przepraszam, że tak powiem, zawsze przegrywać procesy w ten sposób przy każdym moim zakupie. Jeśli kupuję samochód za 60 tysięcy i w końcu zaczynam się sądzić ze sprzedawcą i płacę za niego 40, no to ja bym chciał tak, a uzyskuję samochód warte 60 tysięcy. W związku z tym bardzo bym się cieszył, żeby takie interesy wszędzie robić. Ja powiem tylko tyle tak naprawdę z punktu widzenia tego. Ja współczuję akcjonariuszom, że niestety, mimo wykazywania tego, że ECO ma otrzymać ode mnie, od miasta 6 400 000, otrzymało tylko 4 700 000 za faktyczne faktury. Bo resztę to są odsetki, te odsetki oczywiście też otrzymało, ale i tak nawet nie pokryło całości faktur. Jeszcze raz podaję trzy kwoty. Żądało najpierw 7 milionów. Powiedziałem nie. Żądało 8,5 miliona w procesie sądowym pierwszym. Powiedziałem nie zgadzam się na to, bo to jest rżnięcie nas i tu nikt nie będzie nas zmuszał do płacenia, czy do zobowiązania się do zapłaty kwot, które rosną niebotycznie. Bo mają bezwzględnie oddać majątek, na co sąd, co sąd potwierdził. Bez żadnych innych dodatkowych zobowiązań mają oddać na majątek. W związku z tym zdanie jest nieprawdziwe, że myśmy odmawiali jakichś roszczeń. Myśmy chcieli zapłacić roszczenia z tytułu rozliczenia z tytułu poniesionych nakładów. Ale nie warunkując to wydaniem majątku. 7 milionów, 8,5. Potem jak już majątek zabraliśmy, nagle spada kwota do 6400. Przed sądem nagle sąd wycenia majątek na 4 000 000. Szanowni Państwo, dodatkowa rzecz, dlaczego ja mam wątpliwości, czy miałem wątpliwości cały czas do wyroków sądowych i dlaczego je zaskarżałem. Nie? Otóż, szanowni Państwo, jedna rzecz. W jednym z pierwszych procesów, właśnie pamiętam, ECO jest osobą, która mnie pozwała, czy gminy Brzeg. ECO zażądało powołania biegłych. Biegłych, którzy by rozliczyli dokładnie tą kwotę, czy ona jest 6400, a może 6700, a może 5800. Ja tu nie jestem specjalistą, ja tego nie neguję. Ba, pani mecenas również mówiła, okej, nie ma sprawy. Najlepiej, żeby ktoś, kto się zna na tym, to zrobił. Niestety, do dzisiaj żaden sąd tego wniosku dowodowego pozytywnie nie rozpatrzył. Wyrok został w związku z tym wydany bez wiarygodnego wyliczenia przez biegłego nakładów faktycznie poniesionych na miasto Brzeg. Mało tego, są wyroki sądów najwyższych, jak Państwo chcecie, mogę cytować, ale tylko powiem, bo myślę, że to nie jest medialna informacja za bardzo, że wyrok Sądu Najwyższego, dowód z opinii biegłego ze względu na składnik w postaci wiadomości specjalnych jest dowodem tego rodzaju, iż nie może być zastąpiony inną czynnością dowodową, na przykład przesłuchaniem świadka, bo takowi byli przesłuchani. To Sąd Najwyższy. Myśmy oczekiwali takich rzeczy, żeby fachowiec, patrz biegły, to ocenił, tego się nigdy nie doczekał.
To zresztą były podstawy naszych apelacji, apelacji, kasacji i wszystkiego, co się z tym wiązało. Dzisiaj nie wiemy, dlaczego sąd tak postąpił, bo pani mecenas jeszcze nie ma żadnej informacji z Sądu Najwyższego. Dlaczego takie żądanie tych biegłych było? Dlaczego, że nie ja jestem biegłym z zakresu wyliczeń nakładów. Nawet gdybym był mitomanem, nigdy bym nie powiedział o sobie, że jestem biegły, aczkolwiek i tak wiedzę, uprawnienia jakieś tam mam, bo różne certyfikaty posiadam. Ale ja patrzyłem na tą sprawę z punktu widzenia brzeżanina zwykłego. W 1998 roku w maju podpisano umowę przekazując użyczenie majątek ciepłowniczy dla energetyki cieplnej na Polszczyzny celem zarządzania. W tej umowie było odniesienie do tego, że ECOM ma ponosić pewne koszty na rzecz programu wyrównawczego poziomu technicznego dla instalacji ciepłowniczej miasta Brzegu. Tak było. Zgadzam się, szanuję umowy w pełni. Co prawda takie opracowanie powstało dopiero w roku 99, w czerwcu, czyli rok i miesiąc, 13 miesięcy po podpisaniu tej umowy, ale no dobra, no. Nie dyskutuję o tym, tak zrobiono, nie moja. Czytam sobie to opracowanie, zresztą to było również przedmiotem zgłaszania do sądu i podaję taki jeden ciekawy przykład, który myślę, dla Brzeżan będzie bardzo zrozumiały. W tych zamierzeniach, na co podobno obie strony się zgodziły, nie? Jest na przykład tak napisane. Zadania do realizacji w ramach programu wyrównania poziomu technicznego. Bo tam są opis, dlaczego te zadania mają być. Zadanie przewidywane nakłady do realizacji. Ja sobie wracam tak na prosty rozum mieszkańca Brzegu, który nie zna się na to, co to jest wymiennik, co to jest sieć i tak dalej. Czytam sobie takie coś. Eliminacja niskiej emisji. Budowa sieci centralnego ogrzewania w rejonie ulic. Tu przypomnę. Cztery ulice do zapamiętania, jak ktoś nie wie, proszę mnie czytać, gdzie są. Szkolnej, Trzech Kotwic, Piastowskiej, Jana Pawła II. No i tu jakaś sygnaturka, DN 125 przez 100, nie dyskutuję, 1420 metrów bieżących. Tak, no zobaczymy, co to jest. Dostaję zestawienie również z energetyki cieplnej Opolszczyzny, które dopiero w procesie sądowym i to w dużo późniejszym czasie było pokazane, gdzie zażyczyliśmy sobie, żeby te nakłady, które energetyka cieplna poniosła, zostały przypisane do każdego z tego punktów. No bo jak ja się zgodziłem na realizację, czy ja, poprzednicy, ale to nieistotne, na realizację 16 punktów, to proszę mi pokazać, ten nakład jest związany z punktem 8, z tym punktem 7 i tak dalej. I co energetyka cieplna przypisuje przed sądem do punktu 6, czyli do ulicy? Jeszcze raz. Szkolna, Trzech Kotwic, Piastowska i Jana Pawła II. Sieć na powietrzną. Nie wiadomo gdzie, ale okej, okay, no problem, nie? Tak sobie nie mogę przypomnieć, że tam są sieci na powietrzne, ale może są. Sieć przy ulicy Kamiennej. Przecież tak naprawdę, w cudzysłowie, suchą nogą się nie da przejść z Kamiennej na Szkolną. Bo ja rozumiem, że coś jest połączone ze sobą i można mówić, tak jak tu z wieżowca spod Trzech Kotwic można przejść do Ronda, na Jana Pawła. No, to ma jakiś sens, nie? Ma jakąś logikę. Ale jest pisane, ja przepraszam, nie będę pisał, nie będę mówił już jakie obiekty i co tam zostało, przyłączę sieć, ale w to jest pisane, nie nawet punkt 6. Kamienna, Poprzeczna Dom Dziecka, Nysańska 3, 1 Maja, Szkolna, słusznie, Jana Pawła słusznie, Trzech Kotwic słusznie, Spacerowa, dalej szukamy następnych, Łokietka, Nysańska, dalej szukamy, Nysańska, Makarskiego, Mosora, Słowackiego, Mosora po raz kolejny, 1 Maja, Chocińska, Skłodowskiej,